Siema, się czołem, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Radda. Zagramy sobie dzisiaj kolejną misję Hoax 2 Toma Clancy'a. Kolej transkaukaska. Przeczytajmy o tej misji. Tymczasem w Rosji kapitan Sokow dołącza do nowo utworzonego zespołu. Na czele specgrupy Niedźwiedź stoi generał Morgunow. Ich pierwsza misja jest niezwykle ważna. Należy odnaleźć i odzyskać trzy głowice atomowe, które trafiły w ręce separatystów. Lećmy. Stała się rzecz niesłychana. Agenci separatystów, kierowani przez skorumpowanych rosyjskich oficerów, zdobyli trzy taktyczne głowice nuklearne, pochodzące z magazynu artylerii w pobliżu Ulianowska. Według FSB głowice zostały umieszczone w pociągu do Tbilisi, ale moskiewska biurokracja sprawiła, że dowiedzieliśmy się o tym dopiero, gdy pociąg znalazł się na terenie kontrolowanym przez separatystów. Separatyści uważają, że są już bezpieczni, ale się mylą. Zamierzam poprowadzić elitarny oddział, aby odzyskać tę broń. FSB zainstalowało w pociągu agenta. W odpowiednim momencie unieruchomi on lokomotywę, by nasi żołnierze mogli wejść i zabezpieczyć głowicę. Gdy separatyści dowiedzą się, co planujemy, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby nas powstrzymać. Dlatego poprosiłem o pana, kapitanie. Potrzebuję najlepszych pilotów, aby mieć pewność, że osiągniemy swój cel. Także tego. Polatamy sobie tym razem SU. Tak wygląda. Maszyna dwusilnikowa. Tak się prezentuje. Takie mamy oto wyposażenie. 5 flar. Trochę mało, ale musi nam to wystarczyć, to co mamy. I przygotowałem taką niespodziankę dla kolekcjonerów. Jest to Aviator Collection. Można sobie skompletować takie właśnie płyty DVD, samoloty świata. Jakby ktoś miał możliwość, to bardzo polecam, bo tutaj jest prezentacja. Ja przeczytam. Filmy z serii Aviator Collection prezentują najważniejsze konstrukcje lotnicze, wnoszące innowacyjną technologię, strategię i taktykę wojny w powietrzu. Zapierającym dech w piersi zdjęciom towarzyszą szczegółowe dane techniczne, poszukiwane przez entuzjastów latających na maszyn wojskowych. I są te samoloty po prostu omówione, przedstawione, także gorąco polecam, jakby ktoś miał taką możliwość. A my kontynuujemy misję. Zmienimy sobie kamerę. Wszystkie jednostki, tu generał Morgunow. Znajdujemy się na terytorium separatystów. Czeka was bardzo ciężki bój, ale wierzę, że nasza misja się powiedzie. Każdy z was, od pilotu po piechotę i obsługę naziemną, został wybrany do specgrupy Niedźwiedź, ponieważ jesteście najdzielniejszymi, najbardziej doświadczonymi i lojalnymi żołnierzami w całym okręgu. 611 do Niedźwiedzia. Jesteśmy w punkcie nawigacyjnym. Doskonale. Wszystkie jednostki, tu Niedźwiedź. Rozpocząć fazę pierwszą. Powtarzam, rozpocząć fazę pierwszą. Tu 613. Samoloty nieprzyjaciela na wprost przed nami. Nie pozwólcie im dobrać się do transportowców. Strzelać bez rozkazu. Widzę dwóch bandytów. Migi. Kto mnie namierza? Unik, mam flary, ale na razie zróbmy unik. O ty. Żryj to. Po tobie.
Orzeł Niedźwiedź. Myśliwce nieprzyjaciela zbliżają się do transportowców. Widzę je. Sokow, jesteś najbliżej. Złamszyk i zajmij się nimi. Tu Niedźwiedź. 2 minuty do zrzutu. Żyj to. Pięknie. Flary, flary. Tu Niedźwiedź. Transportowcy zostały zaatakowane. Sokow, tu 611. Chroń transportowce. Wolę z tej kamery, z kokpitu. Jest to bardziej naturalnie. Tu 611 do wszystkich samolotów. Lećcie do punktu 1 i atakujcie cele naziemne. Pięknie. No dobra. Poszło. Oj, oj, oj. 30 sekund do strzału. Kurczę, zróbmy to. Staki. Niedźwiedź. Pięknie. 11. Wszystkie samoloty nieprzyjaciela zniszczone. Możesz rozpocząć podejście. Pięknie. Jest desant. Poszły rakiety. Trafiono jednostkę na ziemi. Dobry strzał. Także tak to się prezentuje, moi mili. Wywróćcie pociąg do góry nogami, jeśli trzeba. Już to zrobiliśmy. Tuż przed załadowaniem pociągu separatyści wycofali trzecią głowicę. Teraz może być wszędzie. Więc nic na to już nie poradzimy, Dracze. Bierzmy to, co mamy. Wszystkie jednostki, rozpocząć fazę trzecią. Atakować bez rozkazu. Rozumiano. Psu. Rozpoczynam przechwycenie. Chodź tu. Aż ryda. O kurwa. Pięknie, pięknie dostał. Uch, nie pociąg, tylko chodziło mi o SU. Pociąg to ja mam chronić. Tu 611, nadlatują samoloty nieprzyjaciela. Widzę je, nawiązuję walkę. Chodź. Oberwał.
Pozbędziesz mnie rakiet przez te swoje lary. Pięknie. Wiem. Robię co mogę przecież. Tu 611. Nadlatują samoloty nieprzyjaciela. Widzę je! Nawiązuje walkę! Tak nisko mnie ściąga? Chodź tu. Dostał, oberwał. Chodź tu. Pięknie, wlecieliśmy w jego szczątki. Kolejny. Pociąg pod ostrzałem. Kurde, chodź tu. Kom tu papa. Góry w czołgach. Tu 13, nieprzyjacielskie samoloty na 090 szybko nadlatują. Atakować bez rozkazu. Rozumiano, rozpoczynam przechwycenie. Dobra, szybko. Lary, od tego są. Dostał, oberwał. Lary poszły. Oj. Chodź tu. Do góry. Myślałem, nie dużo brakowało. Dobra, lecimy do pociągu. Co tu się wyprawia? Kurczę mać. Pięknie. Pięknie. Nie wiem sobie na to. Dudracze walą w nas jak w bębę. Przyjąłem dracze. Sokoł, zdejmij je. Jedne. Kolejne są tu. Nie mam pocisków. Oj. Zero. Ale jeszcze mam te. Spróbujemy. Szybko. Tu 611. Lecą do ciebie samoloty nieprzyjaciela. Nie daj im się zbliżyć do pociągu. Rozumiano. Rozpoczynam przechwycenie. Nie wiem, czy mi się udało trafić. Nie trafiłem. Chodźcie tutaj. Prowokujemy ich. Kurczę, chodźcie do mnie. Poszły. Żyj to. Oj. Ścigają nas siły nieprzyjaciela. Proszę o natychmiastowe wsparcie z powietrza. Przyjąłem, proszę. Robię co mogę. Dostał. Pięknie.
Ale tutaj się trzeba nam wyginać, to są góry, skały, ale niebezpiecznie bardzo. Trzeba brać to wszystko pod uwagę. Jeszcze jeden. Dostał, pięknie, jeszcze jeden. Macie. Chodź tu, zwolnimy. Obrywam. Żyj to. Pięknie oberwał. Udało się. Ciężko było. Doskonale. Na operację traf się w podręczniku historii. Denisow, zabieraj samolot na lotnisko. Rozwróćcie się. Gdy tylko separatyści zorientują się, co zrobiliśmy, rzucą wszystkie siły, by tylko odzyskać głowicę. Misja wykonana. Bardzo mnie to cieszy. Także na tą chwilę to by było wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka niebawem. Zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Tymczasem bye bye.